Dzień dobry, witamy Państwa w naszym porannym czwartkowym programie, a w naszym studiu goście, pan Adrian Surowiec, kierownik Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem naszego Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie. Dzień dobry, panie Dzień dobry. Adrianie. Spotykamy się dlatego, że rozpoczęła się akcja pod hasztagiem Przemocni, niezwykle ważna, bo dotycząca rodzin zastępczych. Panie Adrianie, to pierwsze pytanie oczywiście, jak wygląda sytuacja rodzin zastępczych w Opolu, na tle chociażby krajów w tych ostatnich latach. Ta sytuacja się zmienia? Sytuacja myślę, że się w ostatnim czasie za bardzo nie zmienia, ponieważ problem głównie polega na braku rodzin zastępczych. Nie jest to problem miasta, jest to problem ogólnopolskich. My jako MOPR w Opolu robimy wszystko, żeby pozyskać nowych potencjalnych kandydatów, którzy pełniliby tę funkcję. Towarzyszy nam dzisiaj film przygotowany przez państwa i partnerów, czyli Klub Uniopole i Miasta Opole właśnie z dziećmi z rodzin zastępczych, które uczestniczyły początkowej fazie tej akcji, jak będzie przebiegała akcja P przemocni, zanim wrócimy znowu do, do tematu właśnie tych różnego rodzaju rodzin zastępczych, to powiedzmy, bo ten pierwszy akcent akcji był niezwykle piękny, wzruszający. To był mecz z udziałem też dzieci, które mogły wejść z siatkarkami na parkiet. Tak, my jako ośrodek podjęliśmy współpracę z Uniwersytetem Opolskim, ze studentami komunikacji i dziennikarstwa na Uniwersytecie Opolskim oraz z dziewczynami z Unii Opole. Studenci wpadli na pomysł, że w ramach zaliczania swojego przedmiotu po prostu chcą zorganizować akcję promującą rodzicielstwo zastępcze podczas meczu Unii Opole, co miało też miejsce na początku tego tygodnia. Akcja będzie pewnie jeszcze trwała i przede wszystkim ma zachęcić potencjał ewentualnie chętnych rodziców-opiekunów. Tutaj mamy kilka niezwykle ważnych elementów. Mówiąc o, o rodzicielstwie zastępczym, jak byśmy je podzielili? Bo, bo wiemy, że jest to i zawodowe, i niezawodowe. E, są pe, pewne podziały, jeśli chodzi o, o rodzinę zastępczą, o, o jej funkcję. No, samo takie sprecyzowanie terminu, jak piszą naukowcy, już jest trudne, rodzina zastępcza. E, tak, rodziny zastępcze możemy podzielić na spokrewnione, niezawodowe i zawodowe. E, spokrewnione od niezawodowych i zawodowych różnią się przede wszystkim tym, że w rodziny spokrewnione są to głównie dziadkowie, wychowani swoich wnuków i takich rodzin mamy w Opolu najwięcej, najmniej w Opolu mamy rodzin zawodowych, zastępczych, bo tylko pięć, dlatego jakby robimy wszystko, żeby, żeby pozyskać kolejne rodziny, które pełniłyby funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, a później po przejściu szkoleń rodziny zawodowej, zastępczej zawodowej. Czy to się udaje rzeczywiście, czy ta forma, o której Pan mówi przechodzi z jednej w drugą, czy, czy raczej to są, no bo... Wiemy też, no, że zwłaszcza jeśli chodzi o dziecko, no to ono wchodzi do Nowego Świata, będąc w rodzinie, jednak pozostaje w jakimś kręgu świata, tak jak mówiły chociażby babcie dzieci z którymi były na meczu. Pozyskiwanie nowych rodzin zastępczych niestety nie jest łatwe, ale my jako Pola robimy też wszystko, żeby te rodziny pozyskać. I powoli, powoli, ale udaje nam się, jednak nie w takiej ilości, jakiej byśmy sobie życzyli. S Pewnie ciężko zapytać o to, z, z jakich środowisk trafiają do, do Państwa te przypadki, ale na pewno jest to bardzo szeroki zakres, skala i to tyczy też i bardzo małych dzieci i już tych nieco starszych. Mówię o tym w konsekwencji tego, że rodzina zastępcza jest tą szansą, by dziecko nie znalazło się w domu dziecka. Tak, dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych, znaczy wiek tych dzieci jest bardzo zróżnicowany, bo są to zarówno noworodki, jak i dzieci kilkuletnie, czy nawet kilkunastoletnie. Z tą różnicą, że do placówki opiekuńczo-wychowawczej nie powinny trafiać dzieci poniżej 10 roku życia, a z uwagi na to, że tych rodzin zastępczych jednak nam brakuje, to niestety często zdarza się, że dzieci poniżej 10 roku życia trafiają też do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Powodem, mhm. głównym powodem, dla którego dzieci trafiają do pieczy zastępczej, czy instytucjonalnej, czyli placówki, czy do rodziny zastępczej, jest, są głównie problemy opiekuńczo wychowawcze mm, A na czym one przede wszystkim polegają? No właśnie, czy to jest. No, ja no, myślę, to, że, to jest, że to jest powodowane głównie tym, bo że. Bo dzieci mówią dużo często oczywiście o rozwodach rodziców, ale to, te rozwody mają tło też, e, wiadomo. E, też, ale to jest brak umiejętności sprawowania po prostu funkcji mhm. rodzica. To chciałem Pana zapytać właśnie o te podstawy prawne funkcjonowania rodziny zastępczej, bo one muszą jednak spełniać poszczególne wymagania. Tak, żeby zostać rodziną zastępczą trzeba spełnić kilka podstawowych, ważnych kwestii. Najpierw oczywiście trzeba się zgłosić do nas, do ośrodka i złożyć wniosek o wstępną kwalifikację na bycie po prostu rodzicem zastępczym. Trzeba też przynieść zaświadczenie m.in. od lekarza pierwszego kontaktu, zaświadczenie ze szpitala z ulicy wodociągowej, że... Czy, czy się leczyłem, czy się nie leczyłem u, u specjalisty? Zaświadczenie z, z ośrodka uzależnień w Opolu przy ulicy Głogowskiej. No i na pewno też zaświadczenie z krajowego rejestru karnego, czy osoba gdzieś tam była karna w przeszłości. Najczęściej kto decyduje się na, na taką opiekę? Czy to też mogą Państwo w, o tych ostatnich latach jakoś klasyfikować, wiedzieć, jakie środowiska próbują? Oprócz oczywiście tych najbliższych rodzin, bo to zwykle chyba są jednak dziadkowie, którzy zajmują się jeśli chodzi o rodziny mm -hmm. spokrewnione, to tak. Mm -hmm. A jeśli chodzi o rodziny niespokrewnione? E, niezawodowe. No nie i, i, mm -hmm. Niezawodowe i zawodowe. Mm, są, znaczy, generalnie tak, rodziną zastępczą może zostać osoba samotna, załóżmy mieszkająca sama, ale może nią zostać również y, y, Dwie osoby, które są w związku formalnym czy nieformalnym to może być małżeństwo, ale wcale nie musi być to małżeństwo. Myślę, że ludzie zgłaszają się też jakby z różnych powodów, ale najważniejszym takim powodem jest chęć niesienia pomocy po prostu dzieciom. To jest trudne też wyzwanie dla drugiej strony. Czy zdarza się często tak, że jednak po jakimś czasie ten ktoś rezygnuje z tej, z tej opieki? No bo to są bardzo, bardzo różne przypadki. Dopiero ten, ta osoba poznaje się z tym dzieckiem. To znaczy nie zdarzyło się, przynajmniej ja nie kojarzę takiej sytuacji, żeby rodzina zastępcza zrezygnowała dobrowolnie. Była sytuacja, gdzie dziecko z rodziny zastępczej trafiło do placówki opiekuńczo-wychowawczej, ale głównie to było spowodowane tym, że to dziecko też, to nie było dziecko, które miało 2 czy 3 lata, tylko to było dziecko kilkunastoletnie, mhm. wcześniej mieszkające też w placówce opiekuńczo-wychowawczej. No i tutaj rodzina zastępcza po prostu się nie sprawdziła, ponieważ dziecko było jakby nauczone już do życia. Placówce. Mhm. Czy wracając do liczb, możemy konkretnie powiedzieć, ile w tej chwili w Opolu jest takich rodzin, z którymi Państwo jako Mopr macie kontakty, ile jest pod ich opieką dzieci? E, tak, w Opolu obecnie mamy ponad 100 rodzin zastępczych, z czego 78 rodzin to są rodziny zastępcze spokrewnione, 40 rodzin niezawodowych i tylko 5 rodzin zastępczych zawodowych. I na koniec wracając do akcji przemocni. Można się z Państwem kontaktować, jeśli chodzi o, o, o to, by spróbować, jeżeli ktoś widzi siebie w tej roli, MOPR jest na co dzień tak naprawdę dostępny dla tych potencjalnych rodziców zastępczych. Tak, jesteśmy dostępni codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 15.30 przy ulicy Plebiscytowej 18 przez 6, dlatego zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się może więcej na temat piecza albo zostać ewentualnie rodziną zastępczą, żeby się zgłosili po prostu do nas do siedziby. A szukać Elektronicznie. Można nas znaleźć na Facebooku pod hasłem Rodziny Zastępcze z Opola albo poczytać o nas też na stronie internetowej naszego ośrodka. Mecz był początkiem. To też chyba takie ciekawe i ważne, że studenci włączyli się do, do, te, do tej akcji. Akcja hashtag przemocni będzie trwała, rozumiem. Akcja będzie trwała i w tym miejscu chciałem serdecznie podziękować jeszcze raz studentom, którzy się zaangażowali w tą super akcję, jak również dziewczynom z Unii Opole. Szanowni Państwo, no to myślę, że jest to okazja do tego, by też przemyśleć może swoje działanie, być może Państwo też czują taką potrzebę, o której mówił dzisiaj nasz gość, związaną z byciem rodzicem zastępczym. Jeśli tak, to warto skontaktować się z opolskim MOPR-em. Dziękuję Panu serdecznie ja za dziękuję. wizytę w studiu. Pan Adrian Surowiec, kierownik działu opieki nad rodziną i dzieckiem opolskiego MOPR-u był naszym i Państwa gościem. Do zobaczenia. Do, do zobaczenia.